Dzień dobry moi drodzy, witam was w pierwszym vlogu takim, można powiedzieć, wakacyjnym, bo chociaż wakacje oficjalnie się jeszcze nie zaczęły, no to jednak tam ostatni tydzień, to kto już myśli o szkole, w sumie no już nie trzeba do niej zbytnio chodzić, więc ja przyjechałam do Warszawy. To znaczy oczywiście was nie nakłaniam do niechodzenia do szkoły, no ale wiecie. W ogóle moje włosy przedstawiają się bardzo ciekawie. Przed chwilą je umyłam i są jeszcze trochę mokre, ale niestety chyba w takim stanie zostaną i będą musiały wyschnąć naturalnie, bo suszenie włosów suszarką hotelową to jest jedna wielka udręka i posiadaczki włosów długich myślę, że się raczej ze mną zgodzą. Trochę mi się zaspało, bo tak naprawdę powinnam już mniej więcej powoli zbierać się do wyjścia, a ja jeszcze nie byłam na śniadaniu i jeszcze w ogóle, wiecie, nie jestem umalowana, także muszę chyba zacząć troszkę się streszczać. Także lecę na śniadanko i zobaczymy, co tam dobrego podają. Dobra, ja się szybciutko, powiedzmy, że szybciutko ogarnęłam i jadę teraz na dół, włączę. Dobra, ojej, jak to jest śmieszne światło. I jadę na dół, bo zamówiłam Ubera. Już jadę na miejsce, bo w ogóle co ja dzisiaj robię? Dzisiaj pomagam chłopakom, moim znajomym, zaraz poznacie w ogóle, co ja wam tutaj będę mówić, w takim projekcie filmowym i będę się bawiła w aktorkę. Śmieszna sprawa w ogóle, bo ja rok temu, równo rok temu w tym hotelu właśnie byłam, bo równo rok temu był Orange Video Fest i pamiętam, że właśnie tutaj wtedy nocowaliśmy i w sumie mam takie fajne miłe wspomnienia z tym hotelem, dużo wtedy osób poznałam. Cześć kocie. Chcesz zostać gwiazdą filmową? Będziesz gwiazdą YouTube'a. Będzie zlał. Chyba nie jest. Ola, przykro mi. No, nie jest zainteresowana. Nie każdy chce zostać youtuberem, niestety. Jak to nie? Co będziemy dzisiaj robić, panie reżysero, scenarzysto, kamerzysto, producencie? Mi to musisz powiedzieć. Będzie ciekawe, jak ty to opowiesz. No dobra. Uwaga, proszę państwa, dzisiaj kręcimy film, ale więcej wam nie powiem, bo nic nie wiem. Nawet zero. Ja nawet nie wiem, co ja mam coś mówić w ogóle? Czy to jest film niemy? Zaraz ci coś opowiem. Tak, wiesz, poza no dobra, dobra. No to zobaczycie później. To nasz tajny scenariusz. Nagrywaliśmy, moi drodzy, dźwięk kawy. Zaprezentuję. I to będzie kulminacyjna scena tego filmu. Nic ciekawego się więcej tu nie dzieje. Nic. O, bo rodzice tutaj śpiewają. Zaśpiewaj. O, rodzica. Akcja. Ja się stresuję. Nie wiem, co ja mam robić. Czy ty w ogóle nakrywasz? Dobra, nieważne. Znaczy, ważne, ale... Ej, bo mi się to zresztą podoba, tylko ja muszę ogarnieć, o co chodzi w scenie. Ola, mów coś do tego vloga! Ale nie pośpieszaj mnie, bo ja się denerwuję. Nie! No jak nie? Dobra, skończyliśmy nagrywać jakieś ujęcia mało ważne, jak to zostało ujęte pięknie. Jutro czeka nas taki dzień poważnych nagrywek. W ogóle to brzmi, jakbyśmy kręcili film oscarowy. I tak jest, moi drodzy, to będzie film oscarowy, w którym gram jakąś psychopatkę, więc ciekawie. Tutaj mamy pana od wszystkiego. Dzień dobry, Max. Dzień dobry. I tutaj czekaj. Jeszcze nasz operator. O, operator? Co? Dobra, i zamówiliśmy pizzę i czekamy na pizzę, bo jesteśmy głodni, wymęczeni naszą fantastyczną pracą. I kiedy będzie w ogóle można zobaczyć ten film, tą pierwszą część? Ty zobaczysz wcześniej niż wszyscy. No dobrze, ale oficjalnie. Tydzień półtora. Jaki tydzień półtora? Cicho bądź. Tydzień półtora. Dobra, będziemy czekać. Tu można na przykład wejść pod to i swoją twarz dać? Nie, bo to jest zniszczenie po tym, jak jakiś niemiecki oficer nadepnął. Toż to jest po prostu zabytek, prawda? To jest prawdziwa, moi drodzy, a tą, którą wam pokazują w telewizji, to jest podróba. Tu patrzcie na to dzieło. Moi drodzy, co tam poważna hollywoodzka produkcja? Zostaję policjantką i będę
Co ja będę robić? Łapać złodzieja. A jeszcze uwaga, uwaga, że dostanę pistolet. Takim nie na wodę, moi drodzy, nie na wodę. Prawdziwy, to nie jest pic na wodę. To nie jest pic na wodę. Jest gwiazda. Tak, słucham. Już biegnę. Stój, policja! Jak ci się podłożył, nie? Halo, odbiór, przyjdźcie posiłki. Moi drodzy, ja będę aktorką, nie ma bata, nie ma bata, Oscarowa produkcja. Ja tak inkognito mówię, że przyjechaliśmy do Domu Kultury, bo Max ma teraz koncert taki dwuminutowy, więc mamy przerwę, a później wracamy tworzyć dalsze nasze ambitne produkcje filmowe. To co w końcu robimy? Nagrywamy vloga! O, tak! Byliśmy przez 2 minuty na koncercie. To był taki koncert, po prostu wiecie. Wpadłem, zagrałem, wyszedłem. O właśnie! Typowe. No i teraz wracamy do naszej pracy fantastycznej, ale tym razem może pojedziemy autobusem. Trzeba korzystać z komunikacji miejskiej. Patrzcie, no towarzystwo po prostu, jakie zadowolenie widać na twarzy. Czekamy na przystanku autobusowym. Jeszcze i pojedziemy. Sobie. Tak? No. A ile? Czekamy na przystanku. 15 minut. Dlaczego tak długo? Bo nie wiem. Bo to możemy pójść na następny przystanek? Możemy pójść na piechotę, bo to na następnym przystanku to jest już prawie to idziemy? Już. To idziemy. Dobra. No. Najwyżej podjedziemy jeden przystanek, jak ten. Wow. Jak będzie kierowca kolejny. A to przy Carrefourze? Ja wiem, gdzie to jest. Wiesz? No. Ja nie wiem, także ja się zgubię po ale prostu. Ale wy masz słowo Carrefour, bo nam nie płacą. No, nie płacą nam. Ale ZTM, dobra, to nie sponsorujemy. ZTM też nam nie płaci. Na nielegalu, nie przez pasy. Ale jolo, o, ale nie bierzcie z nas o kurde, jedzie samochód. Dobra, idziemy nagrywać dalsze ujęcia, tym razem na... to jest wiadukt? To jest most kolejowy. Most kolejowy. Kolejowy, a co płynie pod tym mostem? Nagrywamy na moście rzeczka, kanał Brudnowski. To tam pewnie brudno jest strasznie. Nie, byliśmy na brudnie dzisiaj. Zobaczcie, jak to jest mega, mega ładnie. Właśnie tam przed chwilą nagrywaliśmy ujęcia. Mega, mega. Więc ładnie. Myślę, że to będą chyba w ogóle jedne z najlepszych ujęć w tej części. Dlatego to są dodaliśmy takie... ten most, bo on jest zbędny w sumie w historii, więc... Kończymy pierwszy dzień nagraniowy, można tak powiedzieć, więc zbieramy się do domu i jutro od rana dalej pracujemy. No, także do widzenia. Nie wiem w sumie, czy złączę tego vloga, czy to będzie osobne, także... Thank you.